Siema Hejos, pierwsze odpalenie mu plika. Na wstępie chciałem Was wszystkich pozdrowić, a w szczególności Grzegorza Kamińskiego, Piotra Tyśkiewicza i Piotera, który ładną piosenkę napisał dla nas, ładny tekst. Hejos, dzisiaj fajny odcinek, dzisiaj jazda tym sprzętem. Bach, Hero Puch. Jadę na stację Bobrowca i sprawdzę stan techniczny tego sprzętu. Stacyjka. Tomek mi pozwolił oczywiście. Paliwo odkręcamy. I kopiemy z gazem. I pali mokry. Przejadę. Przejadę. Ale się prezentuje. Jadę. Pierwsza jazda motrykiem po browar na stację. Ale jeszcze moment. Zobaczymy stan naszego skutera. Muszę przyjechać, zabrać tego złomka. Koła są dobre. Lampa, ktoś pytał o lampę. Lampy zbite, niestety. Logo Peugeota tylko dobre. Jadę po te browary. To jadę na godzinę, ale powiem Wam, że odpycha się. Muszę zobaczyć światła, kierunkowskazy, git. Palą, dobra. Ale jak to wejdzie, to nie idzie się zatrzymać, trzeba uważać. Ty, to idzie jak się rozpędzi. Pięć dych to leci, albo lepiej. To muszę patrzeć, czy policji czasem nie ma. O, co jest? Co jest z tym paliwem, ty? Kurde, znowu zgasł? Ty, moplik. No jest paliwo. Co go boli? Przelewa się. A przelewać się. No, trudno, jeszcze raz odpalamy. A jak będę go musiał pchać, to nie wiem. Czemu on tak przygasa? Coś go boli. Przylewa się. Będzie żył. Lampa z tyłu pali. Kierunkowskaz pali. Prawy nie pali. Tylny. Przedni pali. Lampy są. Proszę bardzo. Mokliczek.
Dobra, podjadę po tego brudka. Stanę na parkingu. Nie będę go gasił. Mam nadzieję, że nikt mi go nie buchnie. Przód hamulce dobre, tył. No patrzcie, no. Przylewa go. Kluczyki wezmę, żeby nikt nie... I kolejka. Jest, stoi. Dlatego gaśnie, bo się przylewa. Jak jedzie, to jeszcze jedzie. Tak trzeba zrobić. Nie rezerwa, tylko wejdzie tu mi w bagażnik? Guzik nie wejdzie. Tu nie ma bagażnika. Dobra, w kieszeń wsadzę. Ale Tomek sobie porobi to wszystko. Czekaj, dobra, to wezmę tak. Dobra, teraz Blechu, trzymaj gaz. Jedź. Gaz ma na maksa, to idzie, się oddycha. Jak mu odpuszczę, to się przylewa. Słuchajcie, nawet nad wodę można tym jechać. Nie no, to jest naprawdę fajna maszynka. Co? Browar dowiozłem, co więcej trzeba, nic. Nie no, lampa cała. Lampy całe. Dobra, to wytnę. Wyrównał ja jedną. Dwie lampy powinny być. Czyli jest jedna lampa z odzysku i druga też cała. Nie, ta jest uszkodzona, boczna.
ale jak ktoś będzie potrzebował, to jak znalazł. Bardzo przyjemnie się tym jeździ. Można wierzyć Tomkowi, że jak mówi, że zrobi tak jak oryginał, to tak zrobi. Trochę to potrwa, ale tak jak powiedział, wszystko odnowi. Będzie wszystko w oryginale. Moplik, no, nasz moplik, nie wiem, Hero Puch. Bohater dla bohatera, czyli Tomek to jest nasz bohater. I to jest jego sprzęt. To będzie sprzęt nasz, wystawowy. No i trzeba podziękować Naborowi. Dzięki Nabor. Uratowałeś nam moplika. Bo jakbyśmy wsadzili inny silnik, Hinola jakiegoś, to już by to nie był ten urok tego motocykla. Jak to jeszcze by był czterosów, bo na pewno by był czterosów, to by stracił on w ogóle cały swój urok, ten motocykl. Czyli musi być dwusów, musi być to co jest, wszystko w oryginale. Tak musi być. I nie ma innej opcji. Także dzięki Nabor, że uratowałeś nam to. Gdyby nie ty, byśmy mieli pewne jakiegoś Hinola w czterosuwie połączonego z Hero'em i nie wiadomo by co to było, jakaś hybryda. A w tej chwili po prostu jest szansa na to, że ten motocykl będzie miał drugie życie. I to od kopniaka, nieźle. Lampy biorę. Mam nadzieję, że jakoś się zabiorę z tym, bo sporo mam, te dwie lampy. Jakoś daje radę. Dojadę? Patrzcie, jadę, trzymam jedną ręką gaz, jedną lampę, jadę, gorzej będzie z hamowaniem, nogami trzeba będzie hamować. Jestem. Nawet nie upuściłem. A jutro Hero'a wezmę, podepnę linka i zwiozę cały ten złom tego skutera. O, Tomek ma nowe opony, patrzcie, co się będzie działo na Białym Boże. Będzie szok. No i jutro jeszcze test Raptora już gotowego. Trzeba zobaczyć, co ten kot potrafi. Patrzcie, ta stacyjka po prawej. Patrzcie to, kierunkowskazy. Zamontowane elegancko. Super. Będzie czat. To see you, nara.